Właśnie znieczulam pacjentkę, bo stosujemy znieczulenie miejscowe do operacji piersi przy ogólnym znieczuleniu. To daje bardzo dobry komfort. A moim celem jest wykonanie dzisiaj mastopeksji. Pacjentka z zanikiem gruczołów piersiowych po karmieniu. To częsta sprawa. Panie, mając ładny biust, w trakcie karmienia tracą jego jędrność i biust czasami opada. Jest na to prosty sposób. Rozwiązaniem jest operacja. Dla szczupłych kobiet idealnym rozwiązaniem jest implant i plastyka brodawek, co usuwa zbędną i brzydką skórę oraz rozstępy. Innym rozwiązaniem jest przeszczep tkanki tłuszczowe i też plastyka piersi. Zobaczcie to, jak jest wykonywane. W Timeless możecie zasięgnąć konsultacji, dowiedzieć się, co można w waszym przypadku zrobić.